Siemaneczku, jestem BPGM Games. Witam Was w Farming Simulator 22. W trzecim już odcinku w tej serii. Dzisiaj widzicie dwa, a nasze ciągniki są na górę, na sklepie. Tego są jak taki walmet. Dzisiaj robimy zakupy na dość sporą, powiedzmy, skalę. Zakupujemy sobie siewkę, bo mam tylko dwa planowania. Pierwsze, no ma widzę, że tylko to mniejsza. Trochę słabo, że tylko jest jedna siewka mniejsza, a nie można nawozić, ta jest najmniejsza, dobra. Proszę, że nie brak. Czy proszę, w razie będzie brak. Nie wiem, jak to wziąć z tego to pony. Ma takie nie będą. Tracze wysiewające 6-metrowe. To będzie pierwsze, co trzeba zrobić. Czyli tak. I tak. Jak ja tu miałem pisywany? PP 0 0 0. XX, niech będzie tak, powiedzmy, przykładowo, i kupujemy pierwszy sprzęt i lecimy sobie nietypowo, idziemy sobie nietypowo, bo zamiast kupować agromaszu, łuk, kupujemy sobie Pottingera pod Fergusona. Dość innowacyjna rzecz, jeśli chodziło właśnie sprzęty, ale właśnie to chodziło, bo pierwsze co będę chciał zrobić, to oczywiście zakupić, aha, powinienem sobie zakupić od razu Big Buggy. Czy ja będę mógł bezpośrednio na razie sobie, tak, ciekawe czy będę mógł, nie, to jest wytonówka, teraz 2, 3. A tam jest ilość, nie zwróćmy uwagi. 8 baksów na raz mam kupić, dobra. 4 na razie, bo kupimy sobie tutaj worki wapna. Kupiliśmy. Rok mówię, trzeba chyba wapnować. Więc jest, czy dobrze kojarzy, chyba wszystko było, tak? Tak, wszystko do wapnowania, wszystko za oharania, więc. Sabudnie jest, więc przeciwnie trzeba bardzo dużo teraz ogarnąć. Tylko ciekawy teraz, czy ja będę musiał mieć do tego akurat parę cioka, czy może jednak nie. Jeśli nie da się na sklepy, to nie ma problemu, bo i tak muszę kupić poleciaka. Ale widzę, że na razie nic nie trzeba kupować. Na wizji nie mam 0%, więc choć wiadomo, to jest początek rozgrywki, więc tutaj trzeba będzie się pobawić, żeby się dorobić. Mam nadzieję, że w niedużym czasie już coś tu będzie można ogarnąć sobie z modami. Choć już ogólnie widziałem, mody są ogarnięte. Mam już ściągniętego sobie, powiedzmy, ciągnik, który nie wiem, który jest nie w tym, też nie tu. Case'a. I tego będę case'a chciał kupić jako kolejnego właśnie na tą serię, bo moim zdaniem ten case powinien się tu w miarę wpasować na tą serię. Nie wiem jak to z tym napakowaniem tutaj jest. Ciężko mi to stwierdzić, ale myślę, że na razie 8000 litrów powinno mi wystarczyć właśnie na rozsianie sobie tutaj wapna. Znaczy więcej się nie zrobimy. Czy za 5 się wrócimy, tepniemy się do naszego Fergusona z tego względu, że ja dzisiaj tylko będę robił stricte odcinek z wapnowania, nic nie będę się orał, wszystko będzie ogarniał mi pracownik, z tego względu, że chcę już ogarnąć wszystko na tip-top na następny odcinek, będę chciał ogarnąć już się właśnie rzepaku, bo będę chciał wszystkie zboże właśnie, znaczy wszystko zasiać rzepakiem.
Mam nadzieję, że w tym sezonie mi jakoś to pójdzie w miarę ładnie, bo jest tych pól naprawdę dużo. Lecimy sobie na pole, które jeszcze nie było ogólnie wcale na odcinku robione. Czyli tutaj pole po mojej lewicy. Tu będzie wszystko ogarniane. Wiadomo, łapto będzie dużo szybciej szło. Więc myślę, że to nie będzie problemu, ale dobra. Więc dobra, jesteśmy teraz w ósemku. Mamy sobie do naszego pługa. Staram się, czy kupimy pług pod 2 metra. Ale stwierdzimy, jeśli mam tego Ferguson'a, też może go wykorzystać. Na pewno pół na żniwach rzepaczanych. Rzepakowych. Na pewno zabita właśnie ten case prawdopodobnie. Teraz raczej już więcej nic nie będę kupował. Pług, siewnik mam. Siewka jest jako jedną wszystko, więc tutaj nie muszę się tym martwić. Dobra, jest sobie skona uprawnione. Zawalam sobie na spokojnie, bo nie wiem jak to teraz właśnie jest względem ogólnie nawożenie tego wszystkiego. Więc wolę nie ryzykować, bo wiem, prawdopodobnie 19 było to na 100%, że po zasianym nie będę było sobie osiać opa. Ale tak samo, tylko ciekawe właśnie by to wyglądało, bym sobie osiał to pod z wapno pod właśnie nasz piękny siew rzepaku. Więc wolę nie ryzykować. Rozłóżmy sobie. Nie wiem na ile teraz dokładnie metrów tutaj rzuca. Mam nadzieję, że mi tego wapna starczy na jakąś większą ilość. O, na luzie powinno mi starczyć, to też 3 pola. Tam gdzie mi nie dosieje, to nie dosieje, trudno. Chociaż z drugiej strony szkoda manować pola. Trochę mi ciężko jest. Już widziałem też niektórych ludzi, że strasznie teraz hejtują właśnie tu skrzynię. Nie dziwię się, bo to jest trochę mączące tą skrzynią. Ale w każdej grze muszą być plusy, muszą być minusy. No nie ma takiej gry, żeby na 100% zaraz po wyjściu była w 100% idealna, że tak powiem. No mam nadzieję, że będę trochę nakłady robił, bo lepiej trochę nakład zrobić, niż mi znowu ma. Raczej nie wiadomo, ile on tutaj zostawia w stronie. Będziemy sobie jeden obraz, jedno przy drugim. Puścimy sobie pracownika, w dzisiejszym odcinku będziemy tylko ogarniać wszystko, tylko pod zasiew. Właśnie zbóż, nasiejemy. Na pewno orać, jak się załają, to prawdopodobnie już będzie workę, wszystko wsiewane. Chociaż nie, bo jeszcze muszę rozsiać nawóz. Jeśli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, jeśli możecie, na jakiej zasadzie teraz jest nawożenie. Czy stopniowe, czy to jest dwustopniowe, jak było. Tak właśnie z tych zrobili jak z 19 od sezonu, bo to też w sumie było nie takie złe. Kamieni nie mam, kamieni wyłączyłem, bo tutaj bym się chyba trochę zarąbał jeszcze zbierając kamienie, więc zobaczcie kamieni tutaj na tej serii, nie zobaczycie. Niestety, są plusy i minusy. Wiadomo, to jest bardziej realne, jeśli kamienie były, ale nie na taką skalę, jeśli ja będę się tutaj powiedzmy nagrywać w miarę tutaj możliwości właśnie żeby to jak najszybciej rozwinąć, bo będę chciał ogólnie te dwie mapki, które są pierwsze, mieć ograne w całości, więc zobaczymy. Czekajcie, bo to na pewno wiem, że pracownik ogólnie dojeżdża do samych rantów, jak i od samych rantów rusza. Ale skibowinę ładne robi. Ale to pięknie wygląda. O kuźwa. No powiem wam szczerze. Pod względem animacji 19 się chowa, co nie? Orania i tego wszystkiego, co nie? Ale jeszcze z 19 bez skarbika oczywiście nie ma. Dla mnie tego klimatu, który miał właśnie 19. No bo jednak 19 jest dużo, bardzo dużo modów polskich, więc na pewno na weekend w 100% dostaniecie 19.
już właśnie jako dodatkowy odcinek. Dzisiaj tylko jeden odcinek, powiem wam szczerze, no ten teraz nagrywam, trochę źle się czuję, a nie chciałem też zostawiać pustki, powiedzmy, na kanale, przez to, że trochę się źle czuję, więc jeden krótki, znaczy jeden odcinek robimy. Zawsze lepiej mieć, zwłaszcza, że to jest tak, jaka jest świeża, lepiej ją mieć osobno. W ogóle sobie jeszcze poogarniać to wszystko, jak to wygląda wszystko właśnie w tym, gdzie w tej 22. No mówię, teraz zostanę tylko zawalać te pola. Prawdopodobnie też sobie jeszcze wypożyczę pług dodatkowy, czyli tak jak masza piątkę. Był pług akpilna, ściągnąłem sobie pług akpilna, ale niestety animacji nic nie ma. Co z tej strony, mody tak aż bardzo mi nie są potrzebne, takie tylko właśnie skrypty, które będą mi ułatwiały sobie grę. Zobaczymy, kiedy te skrypty wychodzą, bo widzę, że już 60-ki powychodziły, wychodziły jakieś tam 30-ki nawet chyba patrzyłem, że wyszły, więc powiem wam szczerze, jestem ciężkim w szoku, że tak szybko konwerty przychodzą. No, chciałem sobie zobaczyć, bo chciałem sobie przekonwertować właśnie ten mod. Znaczy, próbowałem przekonwertować mod. Ale... akord na wóz. Jakieś osiągnięcie blokowane. No teraz tylko osiągnięcie blokowane, bo na Steamie jest wszystko, więc teraz nie będzie tego czegoś, że... będzie właśnie przeinstalowanie, tylko będzie się ściągnięcie bezpośrednio ze Steama. Może plus będzie. Domu trochę paketu internetu jakoś ściągnie, ale jednakowoż chyba lepiej ściągnąć ze Steama niż się bawę z tymi płytami. Ja podejrzewam, że teraz płyty chyba są dwie do 19, 22. Będę się trochę mylił jeszcze początkowo. Więc może i dobrze, że teraz jest to ogarnięte właśnie na Steamie przeze mnie, ale chyba większość ludzi teraz rzuca sobie na Steamie, że jest normalna na Steam właśnie Paminga, czy przez jakąś inną stronę na to Gilanu właśnie Giantsa. Ja postanowiłem sobie kupić na Steamie pierwszy raz odważyć się. No wydałem to PK, co wydałem. A nie żałuję. No no, jeśli Farming teraz będzie wychodził co 3 lata, to by było lepiej niż teraz te 2 lata. Zobaczymy, jak będzie mod contest wychodził. Jeśli wyjdzie po roku, no to będzie już na pewno 100% tak pewne, że Pan wyjdzie 24. Chociaż powiem wam szczerze, że bym wolał chyba za 3 lata. Ale to chyba każdy by wolał, bo lepiej by to wyglądało. A szczerze, wiadomo, lepiej to by było dopasowane mody, wszystko by było porobione, więc przez modelów mapy fajne by wychodziły. A zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie im w praktyce. Choćby nie wiadomo, ja bym chyba bardziej wolał DLC. Samą podstawkę kupować później znowu, bo to jest już żmudne by było, ale zobaczymy. Dopiero wyszło od innych wyjka, już na muszę na sobie jedyć. Dobra, muszę to poprawić, dużo poprawić. Tych mijaków, mam strasznie dużo mijaków. Jedynie to mi właśnie boli, to jest skrzynia biegów. Dla mnie jest ta skrzynia biegów nie jest 100% dla mnie odpowiednia. Wiadomo, miał jakieś przełożenia czy coś w tym stylu, to może prędzej, ale pod tym względem jakoś mi tu nie siedzi. Zobaczmy, jest w końcu jedno pole, które będzie tam już do końca, tam nie będziemy tak już ogarniać. Chyba trzeba lecieć teraz po to drugi raz. Realne wyrzenie mi się jeszcze przydało, by to było piękne coś. Ale nie wiem, powiem, że teksturki są dość ładne. Nie można powiedzieć, że tekstury są słabe, bo tekstury w końcu jakieś fajne poganiali. Ale mówię, no muszę zobaczyć tego Fergusona, jak on tu w akcji w ogóle chodzi, bo te odkładce skiby, to odkładno wszystko pięknie, to normalnie sztosiło. O kurwa, czuję się prawie że jak wyraluk. To temat jak miał każdy nawet. Odkładnie robi niż właśnie takie. A no w ogóle jeździ. No a na godzinę, to powiem wam szczerze, i tak dużo pole robi, moim zdaniem.
Dobra, teraz bałamucik. Lecimy sobie do sklepu dalej. Zakupujemy dalszą, powiedzmy, porcję bapna. W następnym sezonie na pewno będę musiał sobie już zakupić wszystko na gospodarstwo, czy nasiona muszę zakupić. Muszę kupić sobie tutaj wapno. W następnym sezonie, bo teraz tu już jeszcze tyle, to przyjadę sobie na luzie do sklepu. Sklep jest bardzo blisko, ale będę chciał właśnie zrobić zapasy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam w planach właśnie tekst typowo rzepa w tym sezonie. Już widzimy, coś tam ten zbiór był. A jedyny ten chyba rzepa tylko jest teraz w tym sezonie. Jest wszystko... nie. Nie. Jeszcze może bak to nie zobaczyć pod odmian. Jak to wygląda. Ewentualnie jeszcze zacząć jakieś zboże. Żeby też może jakieś monotonie może w odcinkach nie było. Zaraz zobaczymy. Muszę się odzwyczaić, bo chciałem w to S wcisnąć. Nowego może teraz już tego nie trzeba. Nie jest podobny zmian. Mamy rzepak dzisiaj do siewu. Aha, mamy ulic. Mamy ziemię. Nie, to jest prawie zbiór. To teraz ten. Zielony to jest pora siewu. Dobra, żółty to jest ogólnie zbiór. Dobra. Spoko. Więc tak. Będziemy mogli zapłacić w sensie sobie rzepak. Pszenicę, jęczmień. Aha, i tyle. No dobra. Czyli najlepiej to by było zrobić w ten sposób, żebym chyba przekupić za te wapno zapowiedzi. Big bagi. Ile tam? 4 worki mi starczy. 4 worki baksów mi starczy. Ale fajnie, zaraz chociaż z tym podozmianem będzie trochę łatwiejszy. Więc może zrobimy tak, że zasiejemy sobie. Znaczy zasiejemy. Jedno pole rzepaku, jedno pole pszenicy, jedno jęczmienia, a trzecie zobaczymy coś może słowo, bo właśnie to nowa uprawa właśnie wiosenna. O, i to by było, powiem szczerze, chyba najlepsza opcja, bo te pola są ogólnie porównywalne co do wielkości. A nie, trzymamy, to przepraszam. No to będzie rzepak, pszenica i jęczmień. I powinno być wszystko elegancko. Kiedy tu nie biorę, na razie będę się próbował się jak najdłużej ogrywać tą grę. Bez właśnie żadnych kredytów. No to może jakiś tam kredyt się dobierze, ale w najlepszym wypadku najlepiej, żeby to było jak najpóźniej. Właśnie, sam się o. Myślał szczepka, tak ostatnio patrzyłem. No i się zastanawiam, czy te szczepki sobie też nie wziąć. Czy one z drugiej strony, czy ta szczepa mi jest potrzebna. Teraz bardziej to możemy skrawać się ku ciągnikowi, ale nie. Na razie sobie wyprzedaż odpuszczamy. Odpuszczamy sobie takie rzeczy, bo to jest dla mnie na razie zmienne. I nie będę na razie kupował takich rzeczy. Ale mam, czuję, już nie jest 190 koni, ale na tą siewkę już czuję. No trochę taki minus, że ta siewka mniejsza nie obsługuje właśnie wapna. To by wolno właśnie siać wapno tą siewką, a właśnie po razie walmetem. Pracownik by było walmetem, ale niestety no, nic nie zrobimy. A mój Ferguson też nie będzie, walmet nie będzie mi cały czas polu, bo on też traci ta wartość. Przede wszystkim o to chodzi, żeby wartość tak aż może nie stracił. Ja tylko powiem, pod tym względem trzeba trochę będzie kombinować, bo gdzieś tak do 15 godzin, max 20, trzeba będzie opierać ciągniki, bo później naprawdę będzie prawdopodobnie za duży tutaj mankament przy sprzedażach, to naprawdę będą ceny szły w dół. Na przykład, teraz przyzwyczaiłem się trochę do, nie wiadomo, do 19, po czterech, 19, 30 rok, a te realne wodzenie mogliby szukać w postaw, co nie? To by było coś pięknego. A my tutaj są teraz pięknie, ładnie. Ładnie był ogarnięty by na wapnie, ale niestety tego nie ma. Jedynie skrypty będą modmakerów ratowane, więc tutaj tylko oni właśnie nas ratują pod tym względem. I chwała im za to, bo tak byśmy się chyba zanudzili w naszym farmingu. W tym kole, czy 17, czy 19, czy nawet później, czy wreszcie 22. Ponieważ my dostajemy tylko tutaj
farminga podstaw. Zostawimy później jakieś ewentualnie jakieś maszyny, zostawimy jakieś dodatki. Ale skrypty, mapy, no tego wszystko. No to nie oszukujmy się, tutaj naprawdę dużo to nam dają mod makerzy, map makerzy i tego typu rzeczy, tak? Znaczy typ ludzie, przepraszam, jak to zabrzmiało. Zastanawiam się nad sprzedażą tego Sinoca, ale chyba nie, bo będę chciał jak najszybciej ruszyć właśnie z produkcją zwierzęcą tutaj jeszcze dodatkowo. Poza kurami oczywiście. Kury są, kury będą i mam nadzieję, że kury jak najdłużej będą. Ponieważ no kury akurat fajnie produkują podobno jajka. Nie wiem, ja się nic nie przewijam, mam tu ciężko stwierdzić. Ja będę praktycznie skupił na tym jednym dniu dzisiaj. Znaczy będę mieli się rzepak. W późniejszym dniu będę ogarniał sobie właśnie temat związany z sianiem pszenicy i jęczmienia. Więc tutaj będę miał plus z tym. Sądzę, ogólnie sobie ogarniam na później. W późniejszym terminie ewentualnie. Zgadzam się, jak się nie mieć co tutaj, a to piszcie w komentarzach, bo będę się pod was podstosowywał także. Abyśmy mogli to jak najfajniej tutaj ogarnąć. Na razie w produkcję oczywiście oliwek, winogron nie idziemy. No bo na pewno nie takim pułapem finansowym, bo z 57 tysiącami no sprawa by była. Ogólnie także trzeba kupić kacze teraz. Trzeba kupić parę pierdowych, czyli tam pewnie warsztat, czy coś w tym stylu, nie wiem. Czy ogólnie warsztat posiadamy u nas na gospodarstwie, tego nie wiem. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej w tym temacie. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Ale ogólnie widzę, że robota naprawdę mam ładnie obyła. I właśnie 2 minuty praktycznie z kupy na 2 maszyn i wapnowania. Więc pod tym względem teraz farming najlepiej wychodzi, bo dneska zmykał, bo to jest swój początek. 19 ogarniam teraz sobie sejba. No to gdzie teraz? No. Ogólnie ogarniałem sobie sejba, żeby nagrać właśnie rolnika sam do mierza. No to powiem, że tam sam ogarniam teraz serwera. Znaczy serwera. Nie serwera, bo przecież. Sejba, przepraszam. No to mi zeszło godzinę czasu. Więc, a jeszcze mam trochę do ogarnięcia, bo tam mam trochę ziebów tego wszystkiego, więc nie wiem jak to będzie ze mnie ugryzione w tym momencie. Zastanawiam się strasznie sam. Dobra, lecimy. Ogarnia jakoś w tym nie widzę na razie dzisiaj. Zobaczymy. Na razie niech pracownik pora. Nie chcę być 20 prac na raz, ale że właśnie chcę nadrobić trochę tego czasu, by móc przygotować tego serwera już pod następny odcinek. No to muszę pracownikiem nadrobić. Właśnie, że są pracownicy, jest wszystko, czy do odwozu właśnie, czy w polach, to muszę z tego korzystać. No z polach to wiadomo, że było, ale czy do odwozów, czy z tego typu rzeczy, no to trzeba korzystać. Ewentualnie mówię, będę chciał wypożyczyć sobie jeszcze pług, żeby tam wołać sobie w międzyczasie szybciej poganiać. Ręce pasowników bardzo są drodzy. Nie wiem czemu. Ogólnie mam chyba poziom ustawiony z tego co kojarzę, mam poziom łatwy. Kurczaczki moje kochane. Co tutaj jest? Produkcja jaj. 20. Zero sztuk, przepraszam. Nie to było. Tak, bo ja bym teraz wziął wysoki, tam się boję, chyba teraz zobaczyć, ale nie. Łatwy, drogowy włączony, jeden dzień. Muszę pamięć, pani mamy włączone, wymyślę. Ja się po wypełnieniu wyłączone, teraz wypełnienie te jeszcze dodatkowe. Jak to się zbie? Pracownicy niby teoretycznie tankują paliwo i to wszystko, to powiem wam, że dość drogo biorą. Pod tym względem nie ma co ukrywać.
No bo ja trzeba się jechać jeszcze kupić dwa worki na pewno, bo a to nam się nie uda tutaj ogarnąć wszystkiego naraz. Jeszcze z tego co wiem, to trzeba nie kupić opyski, bo mam chwasty włączone. Nie wiem, jakie to w zasadzie będzie te chwasty będą. Chcę na razie spróbować z tymi chwastami. No gdyby nawet to umieszczać, to będzie chyba podobnie trzy dawki będą, więc pani będzie można sobie dać nawóz pod zasiew. Nawóz po zasiewie prawdopodobnie. I opysk właśnie później jak to zejdzie, więc opyski mać jak najbardziej teraz optymalny będzie. Wiadomo, teraz bedarka jest jedynym silnikiem, zasiewaczem przepraszam, który właśnie obsługuje wapno, więc dopóki nie wyjdzie jakiś fajny mniejszy się rozsiewać, powiedzmy jakieś 2000 chociaż, a najlepiej było, żeby wypuścili tego oryginalnego 4000 litrów właśnie z tym, żeby mogło wapno obsługiwać, no to by było petarda. Niestety raczej tego się nie doczekamy, zobaczymy. Choć się powoli teraz Giants fajnie też rusza z tymi wodami na Mothubie, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie wiemy, że jedziemy sobie do sklepu zakupić jeszcze zworek. No zworek to trzeba będzie kupić na pewno. Worek wapna, więc ja sobie międzyczasie nie mam czy dojechać, bo żeby tu nie odwalił katastrofy jakiejś. Żeby jakiś właśnie mod, najpierw to, żeby ten mod wyszedł, który był umożliwiający rozsiewanie wapna i nawozu, znaczy równocześnie jedną maszyną, tak jak było obornik, można było 19 rzucać właśnie także rzutnikiem wapno, tak tym samo chciał, żeby było te to było 22. Zobaczymy, ktoś to przekonwertuje i w jakim czasie. A też drogę, bo 49 za mod, znaczy za ten do edycji Giants Editor, coś takiego. A powiem wam, że na tym na mikrotransakcjach to mi prawdopodobnie lepiej wyjdą niż teraz w samej podstawce, choć sama podstawka chyba 170, 160, 180, w zależności gdzie kto kupił. Więc powiem wam szczerze, jest nie mały, nie jest mała kwota. Nie ma chyba nie być 19, ciężko mi to powiedzieć. Ale też chyba coś koło tego, no chyba nawet nie wychodzi koło tego tyle. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No pamiętam, będą to już było 3 lata temu. Coś podobko mam gdzieś, ale nie wiem. Ciężko im powiedzieć. Mówię teraz, aby czekać na jakieś dodatkowe dodatki, bo chyba teraz będzie jakiś dodatek zimowy chyba. A wyjść wiosenny, zimowy, czy tam nie zimowy, wiosenny, letni i jesienny. Chyba coś w tym stylu miało wyjść. I w przyszłym roku miał być 3 dodatki. Czyli ten dodatek. Coś na pewno, bo jak myśmy teraz te Alpiny, coś takiego Alpine na Honda jest 19, tak samo będzie. W chyba 22 zimę będzie właśnie dodatek, który będzie z mapą. O. Bo tak gdzieś mniej więcej na Steamie patrzyłem, jak namawiałem sobie, no to właśnie tak pisało. Nie wiem, ile w tym prawdy, jak tam dokładnie jest wszystkim, ale wiem, że kończymy wapno i powiem wam szczerze, robota bardzo dobrze nam poszła. 28 właśnie mieliśmy to odcineczka, moim zdaniem jest dość do dobrej winy. Właśnie, że tutaj te połaci też nie są jakieś małe. Wiadomo, miałem grać na tamtej mapce pierwszej. Ale stwierdziłem, że tak, kupaczki, znaczy w większości Steamu właśnie Mafii Sonet i tak dalej, wszyscy właśnie pokrywają sobie na tej mapie, więc postanowiłem, że przejdę sobie na tą mapę. Później będę chciał ogólnie przejść jeszcze do animacji. Na to właśnie wygląda zajebiście. Ta animacja mi się strasznie podoba. Zobaczymy, mam tak, zero na więzienia. Czyli musimy tak dać teraz na więzienie. Teraz nawóz. Przed podkorzeń. W karcie. Ja muszę zobaczyć ogólnie.
Nawóz stały. Wapno, pszenica, owiec. KS to jest tylko makowy niby nawóz, powiedzmy 7000 litrów. Nie wiem, ile tego nawozu będzie wchodziło, ale tak, to jest coś jakiegoś ciekawego miało być. Czy to w łapkach? Nie, w paletach. A to w paletach coś fajnego miało być. Czyli nawóz płynny. Aha. Ciekawe. Nawóz stały. A fajny nawet. Tego nie widziałem. Ziarno pioniera. Wartek do kieszonki. Dla kiszaczy. Elegancką. Tego nie wiedziałem. Pasza mineralna. Czy to pasza mineralna jest ogólnie dla każdego bydła? Nie wiem, ale się domyślam. Beret tradycyjny. Bale te same co były, więc ja chcę zobaczyć teksturkę. To jest bale się normalna dość tekstura. Mogła być trochę jaśniejsza. Nie oszukujmy się, mogła być trochę jaśniejsza, bo jednak trochę jasiano jest już ciemniej, jaśniejsze, przepraszam. Kostka słomy, tak fajnie styczące słoma. Nie, fajnie porobione w siatce, ładnie to porobione jest bliżej 20 kilo. Aha, to jest w ten sposób, że teraz macie wagę. Alu, więc powiem wam szczerze. Dość fajnie to wykminili. Nawet nie wiedziałem o tym. Ile to ma ogólnie kilogramów. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Dobra, a dzisiejszy odcinek był na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i zobaczcie się na następnym odcinku. Cześć.